Witam was serdecznie. Jesteśmy na plantacji rzepaku ozimego, chrobry spod lasu. Nie wiem czy widać, bo tak kamerę bardziej chciałem wam ustawić na header. Drut telegraficzny, kuźwa, jak diabeł. No i Chrisu se używa nawigacji i zobaczymy co z tego wyjdzie. Co z tego wyjdzie, prędkość 3-6 na godzinę. Tu jakby trochę lżejsza ziemia jest w górze. Tu jest lepszy odcinek, tu jest gorszy. Tak mi się wydaje, że on jest bardziej dojrzały. Za moimi plecami działa sobie Piotr. Ja sobie tu będę kawę popijał. Już jęzor poparzyłem. Nie wiedziałem, że ona taka gorąca. No i trochę się podnieciłem, jeśli chodzi o ustawienia sita, bo już tam właśnie relacje wam zdaję. Miałem idealnie, to mówię, a jeszcze popuszczę. A i już za dużo było. Także znowu będę musiał latać do zbiornika i szukać ustawień. Na razie wałek, patrzę, kręci się, bo on tam niestety taki glut mi przepłynął. Pół centymetra brakuje, żeby się ładnie wkładał. Zrobiliśmy mu nowe, wiecie, te... Ach, to tam, takie kliny, bo one już były łyse i dlatego się obrócił dziad. Jak się obrócił, no to się już zaciął i amen w pacierzu. O, staramy się jeździć na zero. No spód ładny, zielony. Jak widzicie, nie ma tu potężnej obsady, ale tu jakby było jeszcze tych roślin na metrze więcej, to już w ogóle nic by nie było. Takie jest moje zdanie. No i tutaj wygląda na... przynajmniej z nawigacji, ciężko to określić, ale około 3,5 tony. 3,5 tony tutaj jest. No to myślę, że tutaj jest ten słabszy kwazar, bym powiedział, bo on tu się bardzo długo męczył. Tu jeszcze widziałem wcześniej, że jakieś dziki mi chodziły. Przed chwilą się wpierniczyłem w dołki. Dobra, po rozmowie tam z Piotrem mówi, że pszenice po burakach koszą od 2 do 3 ton. No tak, by było rzepak, chociaż 3-3,5 tony, no to tak jest poziom pszenicy, tak? A poziom pszenicy cena, a rzepak, no to jest 2 razy więcej rzepak, tak? Nawet może troszkę więcej niż za 2 razy. Cena dzisiaj jest tam około 3000-3100 w tych granicach tutaj. Tak w międzyczasie będę popijał kawkę, bo ja jestem bardzo kawoszowaty. A jeszcze nie miałem łatwej nocki. Nie miałem łatwej nocki, a ja... A dobra. Pół kilo mniej. Trudno. No i tutaj już się fajnie kosi. Niziutki ten kwazarek tutaj. Tam na tym zarowem był dużo wyższy. Tu jest niższy. Ale plonuje podobnie, bym powiedział. Plonuje podobnie. Dobra. Na chwilę przerwa z kawą. Nawożenie znacie, kto oglądał, ten wie. Staram się, raz tutaj popierniczyłem się i monitora sobie nie rozłączyłem i... No i wyjechałem tutaj taki... areał, no w miarę prosto mi to wyszło, no wiedziałem, że będzie się wywracać, ale że aż tak, żeby się wywracała franca. Nawożenie znacie, ochronę znacie. No i by tak powiedział, że tutaj nie widać tych łuszczyn pootwieranych. O, nieraz się zapomni włączyć. O, bardzo nie lubię właśnie takich butelek w kombajnie. No ale jak się wodę wypija litrami, no to te butelki gdzieś muszą się tarzać. 0,4 skręć. Ja nawet nie wiem, czy bym sobie tu nie zrobił nowa AB, bo to tak w miarę ładnie pojechałem. Bo mi się wydaje, że już tam... No nie, no zjeżdżam się. Zresztą, mam też nie wpisane 4,5 metra, tylko 4,35. Zresztą z tego względu, że... Żeby już tego... tego boku tam gdzieś sobie nie przecinać, że taki delikatny luzik jest zostawiony, a zresztą też tutaj na zero nie pojechałem, bo trochę
tą kierownicą kręciłem. No jestem ciekawy, jak mi to wyjdzie, czy będzie dobrze po headerach, czy będzie po prostu głupi pasek zostanie, ale tak patrzyłem nawet, że trochę mniej się zostaje, bo jest 4,35, a jak jedziemy, no to przejeżdżamy 4,5, nie? Jak sobie przecinam. Także jeszcze parę centymetrów w zapasie, jeszcze parę tu. No nawet bym się chyba pokusił 4,40, ale bym wolę mieć ten tolerancję, jeśli chodzi o tą nawigację. Sieczkarnia sieka, sieka. Noże zębate, to wam powiem, to jest mistrzostwo świata. One były tam droższe, ale no już mam je obrócone, ale naprawdę, jeśli chodzi o tutaj, nie, można byłoby się na rzepach przewalać, wiecie, stronami i tam to mieć na zboże, żeby lepiej siekało, ale koło mu się chce tam kręcić tyle tych noży, 40 coś chyba, czy tam ile jest, i obracać co chwilę na rzepach, obracać. Nie ma też tego rzepaku jakoś wiele, to tam jest dosłownie tyle, co w doniczkach, bym powiedział. Szkoda się szamotać i tak trzeba będzie kupić, załóżmy tam nowe w przyszłości, za sezon czy za dwa, i znowu sobie tam parę lat kosić w spokoju, także tutaj nie ma co się denerwować z tymi nożami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, tam macie dalej Piotra. Piotr, pozdrawiam cię. Przy okazji, Piotr to jest właśnie właściciel Crossa, tego co mi użyczał, L-Drive'a. No i jak to wiecie, pożyczone najlepiej smakuje, ładnie maszynę oddałem. No i kukurydza rośnie jak ściekła, no, na Piotrach Crossie, i pewnie jakbym kupił taką maszynę swoją, to już by tak dobrze nie rosła, bo bym, jeszcze tu, a może drugi raz bym przejechał. O tak? A jeszcze paliwo podrożało, to trzeba było ciąć koszty i... No i naprawdę, no, nie wygląda źle ta kukurydza w tym roku, ale w tym roku to musimy się skupić na rzepaku, który wygląda... Nie wygląda źle, a nie wygląda dobrze, o, bym tak powiedział. Tak się właśnie zastanawiam, tak patrzę na te przecięcie. No mniej więcej równo jest, on mi tu każe skręcić 0,4 metra. Bo to też gdzieś prosta była z tamtego łuku, no, to nie było z prostej ścieżki wyciągnięta i może mi delikatnie, ale powinien się złapać tej prostej. No i tak to wygląda i powiem wam, że no... Ja już chyba nie umiem bez tej nawigacji nic zrobić. Mówię, w ciągnikach niepotrzebna, mówię, tu kable są, wszystko było. Cyk, antena na dach. No i naprawdę jest dużo lepiej, bo nawet te przecięcia, wiecie jak to jest, no. Tu się człowiek zastanawia i później właśnie głupie paski zostają, głupie wąsy. No ja mam nadzieję, że mi nie zostaną głupie paski i głupie wąsy. Że będzie wszystko grało. Będę musiał znowu zobaczyć, tam na razie ładnie czarny się sypie. On tu jest bardziej dojrzały, to może być, że będzie się czyściej kosił. Obroty tam za 700 z groszem. Kosa włączona, włączona. No i będę musiał tutaj jeden numer zrobić, bo ta ścieżka jest w tamtą stronę. Dobrze mówię? Czy w tą stronę? O, załącz rolniku. Muszę właśnie patrzeć na tą ścieżkę i tak wygląda, idealnie mi wychodzi, że na koło mniej więcej. Że to jest na koło. Tak mi to wychodzi, że to wychodzi mniej więcej na koło. No bym może miał 4,5 metra wpisane. No nie wiem, czy się nie pokusić o to 5 cm szerzej. Może będzie wychodziło jeszcze lepiej, bo tu też powinno koło złapać, ale już nie złapało. No ale widzę, że nie, bo tam już takie ledwo co obejmuje, a jeszcze 10 każe skręcić, no to dobra, to mam właśnie tą taką tolerancję zostawioną. Smażę dzisiaj jak diabeł, na razie klimatyzacja w kubocie działa, z tego co widziałem. Gaz jeszcze nie uszedł, sprawdzałem to dzisiaj. Wiatr 720, nowy pasek, niżej nie zjedzie. Obroty na bębnie tam też 720. Tak się zastanawiam, jak tu taki ładny. Tak, ale nie wiem, czy to jest sens te 20 ujmować, tak mam troszkę. Już mu nic nie zrobisz, no.
bo jeszcze takie, wiecie, delikatne zawahania są, no to może tu jeszcze coś podmajstrować. W miarę dobrze chyba się kosi. O, to, to 20 obrotów nic nie zmieni. Takie lekko za 700 i... No i lecimy z tym kwazarem. Nie ociągaj się, Chrisu, takie 3-3,5 na godzinę. No bo on jest drut, no i upalony na pniu. Nie doszedł, ale ziarno doszło. O, już się tutaj, już się tutaj kumuluje mi na ślimaku. Sypie się. No i tak to wygląda. O, tam macie w daleko, w tle. Nie wiem, o, to właśnie jest kukurydza, kukurydza. Kukurydza, no tam, tam następna kukurydza, to, to trochę jest. Trochę się tutaj zabrała, tam mamy piątą klasę, jestem ciekawy, co na tej piątce wyjdzie. Za wolno jak jeździmy, tak z mojego obserwacji wynika, że też jest źle, bo nie ma tej masy. On tak musi mieć tak trochę dopychaną, jakby nie za dużo, ale takie widzę 3-3 na godzinę, to tutaj jest optymalnie. Optymalnie. Takie szczęście od Boga, że my się wzięliśmy za ten header i ten garbiec wypieprzony. Jezu, za gąby tu w tym roku pierniczył robotę. Ja bym chyba się zagryzł tym garbem, a tak to chociaż nie unosi tego rzepaku do góry, on tak jest, kosi się drut, kosze niezbyt nisko, no tak bym powiedział średnio, no na jeżo tak widzę, takie około pół metra to ściernisko zostaje, około pół metra. No jak widzicie, no ładnie, nie jest. Pojedyncze sztuki są wyszczelone, to zawsze coś tam wyszczeli, to nie ma tak, że nic nam nie wyszczeli, no bo to by była rewelacja. Ale można powiedzieć, że większość tutaj jest utrzymana jeszcze w rydzach, no to dużo właśnie osób, jeszcze dopiero ci średni, więksi, ja ten mniejszy. Jeszcze sobie kosimy rzepaki. Jeśli nic się nie spierniczy, mam nadzieję, że nic nie spierniczy, no to Chrisu będzie, to będzie po żniwach zapaczanych jutro. No zobaczymy, jak to przejdzie, bo tą stronę kończymy, już musimy zwalić header na nowy wózek, przewieźć go. O, jeśli gdzieś tam mam, o, ten Gemini jest tam z tym kwazarem. On jest tam na górce. A, załączymy wcześniej, raz rozłączyłem wcześniej. No i tam będziemy jechać ścieżkę. Ten Gemini jest tam, za tą kukurydzą, o. Tam, 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 jak te drzewa, no to tam mamy Geminiego. No niby niedaleko, tu dosłownie Grzegorza kukurydza i jesteśmy na rzepaku, ale... No i nie ma nawet się, tak naprawdę, nawet nie mam gdzie się tam zapiąć z tym headerem. No ale coś trzeba będzie wymyślić, nawet to mówię do Romka, będziemy blokować ulicę, no i tyle, no. Nic innego tutaj nie zrobisz, mówię, panie Romanie. Będziemy blokowali ulicę, no, staniemy w poprzek ciągnikiem, zapnę się, wjadę w pole i no i niech jadą, no to co? No, nie ma wyjścia, no. Przecież nadjadą i będzie, aha, proszę pana, ten header całą tą zajmuje. Całą jezdnię, piątka, proszę pana. No i 2 tony rzepaku pójdzie na mandat. A tak? Nie ma się gdzie zapiąć i tyle, no. I blokujemy ulicę i wsią, no. Nie ma wyjścia. Albo jeszcze go zostawimy na jutro, bo to i tak jest pole wyjazdowe, można powiedzieć, czy ja się odepnę tu i pojedziemy tam, czy ja się odepnę tu i pojedziemy tam. On był taki najładniejszy i tak właśnie się zastanawiam, czy go na koniec nie zostawić, bo mam jeszcze tego kwazara tam. Jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, już same kwazary zostały. Czy jeszcze tamtego właśnie na tamtą stronę się już nie wpierniczyć i tam nie łupać, mam taki kawałek 6 hektarów, no to dzisiaj 10 poszło. No to można by powiedzieć, że byłoby super. Byłoby super, jakby to 10 hektarów poszło. No ale to zobaczymy, czy to pójdzie, czy nie pójdzie. Jak to będzie wyglądało, czy to do zbiornika, czy to do skupu i zamykać oczy.
No i trudno, bo nie wiem właśnie, czy do zbiorniku będzie się chciało przechować, bo to jednak trochę tej zieleniny wpada, tylko on jest tak mega suchy. Tylko pytanie, ile... na ile on naciągnie z tego wszystkiego, czy w ogóle naciągnie, no bo on ma 5-6%, żeby nabił do 9%. Tego też nie będzie wiele moim zdaniem, no. Nie mam na razie żadnego pomysłu na jak to rozwiązać. Trochę tak, można powiedzieć, niespodziewany, tak jeden dzień na przygotowanie mi zabrakło po prostu. No i to taki trochę partyzantka jest, czekajcie, bo się tu kawa wylewa. To jest taka trochę partyzantka, bym powiedział. No ale nic, no. Trochę tutaj jest, było pracy, jeszcze była przyjacielska pomoc. Tak, ja to mówię, dobro wracam. Ten rzepak, no, jakbym tu do niego przyjechał, to ja bym jeszcze się bardziej z nim męczył, to bym jeździł nie 3 na godzinę, tam 3,5, tylko bym jeździł 2,5, bo to on dopiero to może być te ciepło go męczy. Dopiero te ciepło go tutaj, że te łęty są takie, wiecie, do ugryzienia, bym powiedział. A tak to są takie, no, twarde druty. Może gdzieś tu na dole wejdzie ten kubek. Twarde druty, zobaczcie, jak on tutaj się wije. On nawet nie chce wpadać do tego pederu za bardzo. Piotr to ścieżki sobie wytałował, ja nie wiem, co on tu robił. Piotr ma New Hollanda CX-a 60-80 bodajże. Tak mi to się kojarzy. No jeden i drugi kosi. Może mega to nie jest CX, ale... No ale kabina jest, klima jest i do przodu, nie? I oby do przodu, no są takie... Właśnie o, po ścieżkach wyszczelone. Znaczy wyszczelone, że ja mówię, nie wyszczelone, tylko takie przegięte i tutaj po prostu trzeba sobie wolniej jeździć. No to miało być dwa headery, no. Mam nadzieję, że on dobrze tutaj jakoś to liczy. Że to będą te dwa headery. No już motowidła mam tak zwolnione, że bardziej ich nie zwolni, bo widzę nawet jak jest gdzieś taki bardziej ten one taki, wiecie. To aż bierze i te, aż zwalniają, no to już jest... To już jest max, co mogę je odpuścić. Trzeba byłoby pasek wymienić, no ale kręcą się, no tak się kręcą, no to... O! Pstryk! Kluska wpadła. No i tak to wygląda, no. Wydaje mi się, że Piotrka rzepak jest bardziej dojrzały od mojego, to widać po kolorze zresztą. Nie wiem, czy jemu się łatwiej to kosi, no zresztą, on ma też inny stół, ma ten header wario, to on sobie wysunie. No troszkę tej zieleninki wpada, będę musiał wziąć i zweryfikować, jak to wygląda. No jak widzicie, po ścieżce jest taki potarmoszony, ale ta ścieżka nie jest aż tak wypierniczona. Nie wiem, czy co, właśnie niżej nie zejdę, czy nie będzie lepiej. Jak ja sobie tutaj trochę niżej zejdę, o, coś tam sobie podchrupuje ten bębenek, ale to... No to jeszcze dodatkowo ścieżka trafia się, no to też jest trochę potarmoszona. Na uroczy na tych ścieżkach dawałem bęben na 800, bo to wiadomo, że krążymy. Także bęben był na 800. No szczela skurczysynacz po kabinie, no. Ale mu tu nic mi nie wymyślę już. To chyba musiałby plandekę założyć, to bym znowu nie widział, jak wciąga, co tam się dzieje na ślimaku, o. I było słychać. O, po ścieżkę trochę wolniej, 3,1 na godzinę sobie jadę. No i tak to się odbywa, no. Powiedział, że te sitedne tak trochę jeszcze są, no muszę sobie wyjść i sprawdzić, ale one są jeszcze chyba teraz za bardzo otwarte, no bo to już jest
może ten jest bardziej dojrzały, już nie tak by się, wiecie, można byłoby trochę przyciaśnić, by tego cyfru tyle nie wpadało, żeby szło bardziej nawialnie, tylko też może być tutaj złudzenie, bo ścieżka, on jest też bardziej tutaj zielony, niedojrzały i też może się przez to więcej cyforu sypać. Ja bym dodał wiatru, tak dla testu oczywiście, na 800, ale mi się wydaje, że to nic nie zmieni. Zielenina ciężka i tak się nie odwieje, a tylko rzepak leci tyłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. No tak sumarycznie, bo widać, że troszkę 3-3 leci, ale to jest 800, a on ma tylko 5% czy 6 wilgotności i... No dobra. Zwalniamy tak jak było, 720 i tyle. Oj, cieplutko dzisiaj, cieplutko. Temperatura jeszcze ładnie w zielonym się trzyma. Rozłącz Chrisu. No i teraz by się przydało już obrócić bączka i żeby już nie jeździć tyle z łanu do łanu. I... Wcześniej jeździłem dwójką, znaczy jedynką, a potem przełączyłem się na dwójkę, ale... Ale tą dwójką takie... Takie wiecie, jest... No tu jest tak trochę sklina i... To tak trzeba improwizować, nawigacja będzie pokazywała co innego. Ona będzie pokazywała co innego. No i teraz dobra. Przejedźcie się jeszcze ze mną, zobaczymy co tutaj wychodzi, czy to wychodzi. O, powinno wyjść na luzie, 0,4 skręć. Mi się wydaje, że trochę tą prostą. Tak wydaje się, że to jest prosto, ale tak mi się myślę, że to jest jednak jest za mało wpisane. On jak miałby więcej, ale zmierzyliśmy tą blachę, to 4,54 wyszło do środka. Także nie ma więcej. Oraz tu ja mam chyba... Tak, te sita trzeba będzie trochę przyciaśnić, zaraz zobaczę sobie tutaj. Tak, bo to już na powrocie jest bardzo mało. Praktycznie już tam nic nie wraca, czyli jeszcze są tutaj za luźno. No to już wykoszę ten pasek i sobie te sita przyciaśnię. Miałem 2-4 hektara chyba jak wjeżdżałem. No, takie 2 tony jest. Może 2,5. No nie, źle no, szału nie ma no, rekordów, może tamten Gemini, tamten kwadrat naprawdę był przepadziwy, jeśli chodzi o do tego na przykład, może tam koło 4 się zakręci, może 3800, może 3600, no nie wiem, tu mniej więcej wychodziło w początku 3,5 no. 3,5 no, pełny zbiornik to tak... Około 3,5 tony powinno być na pewno, na 100%, no bo 4,5 tony pszenicy jest pełny, czy tam 4,400, około 4,5 tony, no to takie kurde 3,5 tony rzepaku na 100% musi tam być. Tylko, że on nie ma wagi, no. On nie ma wagi. A jak nie ma wagi, no to wiecie co się dzieje. A mi się wydaje, że muszę chyba jednak sobie... Nowe AB, tylko nowe AB będzie źle, bo nie będzie z paska, ale zobaczę sobie nowe AB i zobaczymy co mu. No ale tak, no. Znowu nie będę miał takiego punktu zerowego dokładnego. No dobra, dobrze, że jest mniejszy pasek niż większy pasek. Jakby było większy pasek, to byłaby lipa jak skurczysyn. Tak, bo tu już te igły wpadają. Ja nie wiem, czy to jest troszkę za wolno nie jeżdżę, bo on tutaj już nie jest taki ekstrawagancki, bym powiedział. I tak patrzę na niego, że tak trochę ziemię widać. No jakby tutaj spadło to na 3 tony, mniej więcej. Tak wygląda na 3 tony. Na 4 to na pewno nie. No to ja was tutaj nie będę przynudzał. Jak widzicie, Chrisu działa, Piotrek działa i idzie tym buldożerem w tym roku jak wściekły. Zasuwa, tylko teraz widzicie kolor, nie? Jaki on jest już
czarny do mojego. To on też, tylko pukniesz go, hukniesz i już te łęty nie robią takiego obciążenia. Już to się bardziej wszystko ładnie, już mu się tam, wiadomo, no jeszcze ten stół jest długi, to on sobie tutaj motowidłami może ewentualnie przycisnąć, no. To też jest inaczej. Jeśli chodzi o, no to wiecie, no to są 20 lat praktycznie różnicy w technologii, no to to jest jak zwykła żarówka, a żarówka LEDowa, no tak, tak można porównać, nie? Prosto tak, do żarówki porównam. Ej, dobra, kukurydzy u nas, nasiane. No i ostatni. Rewir. Tak, troszkę bym musiał tutaj sobie jednak, a czy to nie jest źle? Nie wiem, czy jest sens kombinować, bo tu jest trochę zapasu, ja bym sobie zostawił, bo potem będzie tutaj te parę centymetrów, chyba jest, tak wyglądało, że to taki wąski pasek, a jak się już jedzie, no to akurat tam 30 cm, tu 30 i na spokojnie wiem, że no to mam 750, może tutaj już jest elegancko wszystko i te 750 będzie dobrze, ale idę te sita przyciaśnić na 100%, już na 100% będę je przyciaśniał, bo są trochę za bardzo, on może już jest bardziej dojrzały, to wszystko, znaczy nie ziarno, łuszczyny, i może tutaj już tak się wszystko ten, że no wartałoby tego jeszcze podregulować. No to nie jest tak, że sobie uregulujemy raz sita i komba i możemy dudnić cały Boży dzień, bo się okaże, że rzepak bardziej sypie i te ustawienia będą prawidłowe. Będzie tak właśnie, że rzepak mniej sypie i ten otwór już jest za duży, tak? Otwarcie tych sit, no bo już nie ma tyle masy i wpada wszystko, tak? Także tutaj nie da się ustawić, no obroty na bębnie możemy tam mniej więcej przypisać plus minus, nie? Ale tak, tak to też nie. No 70% mamy. 70%. No 70 arów. No, to tak jest, za 3 tony będzie wychodzić. Kierownica piszcze, my co to znowu piszcze, a to tylko kierownica. Na szczęście kierownica. Na szczęście kierownica. No to dobra, ja tutaj kończę. Muszę też do żonki zadzwonić. No to tymczasem trzymajcie się cieplutko. No i chociaż wam życzę rekordowych plonów w rzepaku, bo u nas rekordów nie ma. Przynajmniej ja nie mam. O, ja nie mówię, że inni nie mają, ale przynajmniej ja nie mam. Ale jak na rzepak wrześniowy, ratowany, cudowany, to i tak chyba nie ma lipy. Bardzo jestem ciekawy tego Geminiego i Quasara, co on tam pokazał. To jest ostatni posiany rzepak, on wygląda najlepiej, przynajmniej wygląda optycznie najlepiej. Pozdrawiam was serdecznie, do usłyszenia, cześć.